Witajcie moi drodzy, ja mam na imię Beata i witam Was serdecznie na kanale Keto Travelers. Witam również w 9 dniu mojego challenge'u Carnivore. I na wstępie muszę uprzedzić, że dzisiejszy dzień jest mniej czysty i mniej Carnivore. A to za sprawą objawów, ale to później Wam pokażę na filmie. Zapraszam do dalszej części. Jeśli chodzi o śniadanie, to dzisiaj na śniadanie mamy parówki z musztardą i z odrobiną majonezu, który no nie jest carnivore, tylko bardziej jest keto. To są parówki drobiowe, dlatego też trochę mniej czysty, bo no, parówki to takie trochę przetworzone jedzenie, no takie kiełbasy, ale dzisiaj parówki. Miały być z majonezem, ale na szczęście nie znalazłam, szczęście, nieszczęście, nie znalazłam majonezu, więc jest tylko z musztardą. I znalazłam oliwki, a to są oliwki z papryczkami. Mogę dorzucić odrobinę warzyw, więc dorzucam oliwki. Oliwki są jednym z nielicznych warzyw, które muszę przyznać, że lubię. Dzisiaj obiad robi Kinga. Obiad dzisiejszy właśnie jest ketogeniczny. Kompletnie za sprawą takiej dużej ilości sosu pomidorowego plus ten konia, więc to się generalnie nie wpisuje w carnivore. Ale ja dzisiaj nie mam za bardzo czasu gotować dla siebie, więc Kinga gotuje obiad, a ja zjem to, co będzie. Tak wygląda to danie. Niezbyt wyględne, ale jest bardzo dobre. Takie sprzątnięcie z lodówki dzisiaj było. Miałam kawałek cukinii, wkroiłam pół patryki. A, wkroiłaś jeszcze cukinię. Tak. No to świetnie. Oszukałam Beatę, ale... Świetnie pasuje do carnivore. Trzeba to pozjadać, ekstra. Więc nie ma wyboru, nie będę gotowała dwóch obiadów, więc jemy co jest. Tak jak widzieliście, dzisiaj taki trochę mniej carnivore dzień. Bardziej bym pół carnivore, pół keto, no może bardziej keto. Postaram się, aby takich dni było mniej, ale no czasem pewnie będą się zdarzały i nie będę z tego robić jakiejś super tragedii. Ogólnie mój challenge idzie całkiem nieźle, ale więcej o tym w podsumowaniu, które pewnie będzie jakoś w następnym odcinku. Ja Wam dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną. Jeśli śledzicie ten challenge, dajcie znać w komentarzach, będzie mi bardzo miło. No i na pewno zdopinguje mnie to też do jakiejś wytrwałości w tym challenge'u, pomimo tego, że dzisiaj ten dzień jest bardziej keto niż carnivore. Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!